Dobry wieczór. Dobry Dobry wieczór. wieczór wszystkim, że tak powiem, na rozdaniu dyplomów w laboratorium dzisiaj. Wiesz co, nie wiem, gdzie jesteś, ale u mnie jest bardzo jasno, więc to nie przypomina wieczoru. No, bo ja tak mieszkam w takiej norze, wiecie. Warszawa się nazywa, to jest ciemno. Ale to się wytnie. Okej, cześć, cześć. Koniec żartów śmiesznych. No to fakt, że to nie wieczór, ale z przyzwyczajenia. Do tej pory zazwyczaj jednak witaliśmy się, kiedy było ciemno. Musiałem odpalać światło, bo to był luty, a teraz mamy już maj. Nie wiem jak wam, ale mi minęło to maj bardzo, bardzo błyskawicznie. Chociaż na pewno dużo się w tym czasie wydarzyło. I dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy gdzieś się odezwali i chcą dzisiaj coś pokazać. Wiemy, że to jest zawsze jakieś połączenie się z takimi obawami, trzeba je przeskoczyć, że jest mikrofon, że jest kamera, że się mówi do ludzi, których się nie widzi, ale których można czytać na czacie. I ja nie będę tutaj przedłużał, tylko mamy dzisiaj kilka odważnych nauczycieli, nauczycielek z laboratorium i one będą chciały wam coś pokazać. Jeszcze trochę, jak zauważyliście, może zaczęliśmy dwuminutowym poślizgiem, bo jednak przy łączeniu wielu osób zdarza się, że techniki nam jeszcze zawodzą, więc może w trakcie jeszcze będziemy już walczyć z jakimiś kamerami i głosem, ale póki co jest całkiem nieźle. I zacznie Ewa. Ewa wam pokaże jedno narzędzie, które ja Ewę spotkałem w Kielcach na naszym szkoleniu mistrzów podawania stacjonarnym i ona tam się pochwaliła, co robi, i dlatego też zaprosiłem ją do laboratorium. I teraz Ewa, spokojnie włącz swoją kamerę i swój mikrofon, żebyśmy cię mogli zobaczyć. Ja zniknę i będziesz mogła. O, fajnie. Powiedz, skąd jesteś, żebyśmy wiedzieli. Spotkałem cię w Kielcach, ale to nie wszystko Nie, w pewnie. Białymstoku mnie spotkałeś, tak dla poprawy. O ja cię, a to widzicie, Czy mnie jestem dobrze nie dość. słychać? Bardzo dobrze. Po pierwsze, nie znam się na porach dnia, bo mówię dobry wieczór, kiedy jest jasno. Po drugie, mylę geografię Polski, Kielce z Białymstokiem. Dlatego za chwilę się wyłączę, żeby już nie popełnić takich wtop kolejnych. Tutaj muszę prezentację otworzyć tutaj Ewie. To mamy. Dobra, to ja znikam. Okej, ja też. Witam Was. Jestem młodym nauczycielem, dopiero na starcie swojej przygody. Rozpoczęłam również przygodę z programowaniem w tym roku. Jeśli dobrze mnie słychać, proszę napiszcie. Jeśli słabo, też dajcie znać. Super, bardzo się cieszę, że jest w porządku. Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć troszeczkę o grze, z którą się spotkałam w trakcie swojego poszukiwania nowych interesujących ciekawostek dla moich uczniów. Jest to Code Monkey, tak jak widzicie. Jest to gra, w której zadaniem uczniów jest napisanie kodu dla małpki, żeby mogła zebrać wszystkie ukradzione jej wcześniej banany. Od razu mówię, nie jest to gra dla początkujących z kodowaniem, gdyż skrypty, które są tam, są dość trudne i dla dzieci na początku przygody mogą sprawić wiele trudności. Jak już mówiłam, są tutaj komendy. Komendy są dość proste, intuicyjne. Minusem bądź plusem, jak kto uważa, jest użycie tam języka angielskiego. Ja uważam to akurat osobiście za plus. Dodatkowo do kodów dostępne są również ikonki, które ułatwiają dzieciom zapoznanie się i pisanie tych prostych kodów. Uczniowie mogą grać pojedynczo bądź parami. Jest to w sumie dość fajna sprawa, gdyż można połączyć ucznia, który słabiej sobie radzi, z uczniem, który radzi sobie lepiej i współpraca między nimi się fajnie nawiązuje. Stworzyłam niedawno, bo dopiero odkryłam to, że można tam stworzyć konto dla klasy. Duży minus akurat jest taki, że jest tam dostępnych tylko i wyłącznie 30 krótkich wyzwań. Jeśli chcemy ich mieć więcej, musimy wykupić dalsze etapy. Gra ma dość prostą
tą grafikę, tak jak możecie zobaczyć. Niczym nie rozprasza dzieci przy pisaniu kodów. Na początku zaczynamy przygodę od bardzo króciutkiego kodu na zasadzie wpisania, żeby nasza małpka poszła kilka kroków w dół. Później wchodzą skomplikowane komendy, piękne opisy, w sumie czasami mogą być problematyczne dla nas do odczytania, gdyż to tłumaczenie angielskiego, które tutaj mamy, nie należy do najlepszych, aczkolwiek dzieciaki sobie radzą, w razie czego można im zawsze podpowiedzieć. Kilka slajdów pokażę Wam na prezentacji, a później pokażę Wam również grę, jak wygląda od kół. Tak? Tutaj już mamy bardziej skomplikowany kod, gdzie weszły również komendy obrót w lewo, obrót w prawo, oprócz tego, że małpka miała iść, tak? Jak przejdziemy dalej, tutaj mamy też pisanie kodu od podstaw, czyli nie ma żadnej podpowiedzi do startu, bo z reguły jest tam jakiś start już wpisany i trzeba kod poprawić bądź dopisać kolejne linijki kodu. Na późniejszych etapach dochodzą także kąty, co dla dzieci, tak jak moich, druga klasa podstawówki, jest dość trudne. Aczkolwiek po wytłumaczeniu już jakoś idzie. Na początku te kąty są proste, tak? Jest 90 stopni, później wchodzą trochę trudniejsze, bo wchodzą 45 i 36 stopni, ale to też jest fajnie tam im przetłumaczone przez Gordo, który jest cały czas ich przewodnikiem i jest z nimi od początku do końca przygody. Pojawiają się również pętle, gdzie małpka musi wykonać jakąś czynność kilka razy. Ten kod jest wtedy krótszy, mniej skomplikowany. Tutaj mamy akurat moje dzieciaki w trakcie, gdy grały w tą grę. Naprawdę, wierzcie mi, sprawia im to wiele frajdy, wiele, wiele, wiele przyjemnych chwil. Dla zachęty zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku. Mam nadzieję, że pójdzie. Aha. Ewa, jak masz filmik, a masz filmik na YouTubie, czy wrzuciłaś go do prezentacji? Tak, ja mam wrzucony w prezentację, ale mam również, mogę również puścić. To daj adres na czacie, to zaraz go puścimy wszystkim. Mhm. Dobra. To zaraz podam. Już momencik. Okej. Okay. Teraz pytanie, czy mi znajdzie tak łatwo. Czy na drugim laptopie robiłam i teraz nie mogę go znaleźć. OK. No trudno, najwyżej wrócimy do tego później. Jest, to jasne. Jeszcze jak Ewa się pojawi, to weźmiemy od niej linka i będziemy z powrotem. Już jestem. Jestem. I wtedy wpuścimy twój link. A powiedz, Ewa, jeszcze tak, jak zaczynasz dzieciakami, to rozumiem, co przed Code Monkey, co przed Monkeyem? Ja zaczynałam ogólnie od kodowania na dywanie. Była to prosta mucha, były to proste zabawy na zasadzie ruszania się, poruszania się jak robot, rysowania jak robot, gdzie ci nawzajem polecenia sobie wydawały. Potem weszliśmy w aplikację, w Lightbota, kodowaliśmy robota, cyberrobota przy pomocy aplikacji na tablecie. Tak? Graliśmy również w Scotty Go. Proste aplikacje i gry tworzyliśmy również w Scratchu Juniorze. Jeszcze nie weszliśmy w Scratcha tego głównego. Powolutku, małymi kroczkami też się do tego przymierzamy. No i poznajemy też różne gry na zasadzie Run Marco. Jeszcze z tego sporo. Wyleciało mi z głowy akurat wtedy. Jasne. Tak.
Czyli, że gdzieś to Także narzędzie, które zaczynaliśmy pokazujesz. naprawdę od dywania. To już jest na późniejszy etap. To nie jest na pewno na start. To nie jest na chwilę taką, że wchodzimy i od razu atakujemy, tak? Tutaj dzieci potrzebują troszeczkę wytłumaczenia jeszcze w ogóle, co to są skrypty, polecenia i wszystkie dodatkowe rzeczy, tak? Okej. Okay. Czy ktoś ma jeszcze Mam jakieś klasę drugą. pytanie? O, okej. Okay. Fajnie, że same pytania padały. Dzięki Jolu, dzięki Kasiu. Jola jeszcze pyta, czy Prowadzę również prowadzisz. zajęcia komputerowe, tak, ale to są zajęcia na zasadzie zajęć dodatkowych. Aha, czyli swoją klasą ktoś inny ma te regularne zajęcia Tak, komputerowe? I moją powiedz klasą to. ma ktoś inny. I powiedz, jak wygląda też współpraca generalnie, jak możesz powiedzieć. Jak nie, to nie odpowiadaj, ale czy wy gdzieś ustalacie razem, co ta druga osoba robi, czy to osobnymi torami przebiega? Generalnie wygląda to w ten sposób, że ja mówię koledze, że w tym momencie robiliśmy to, to, to i tamto. On mówi: o fajnie, to ja to uzupełnię o taką i taką aplikację, taką i taką rzecz. Więc między nami współpraca działa. Okej. Okay. Fajnie, To cieszę, a generalnie rozumiem, że wtedy, kiedy prowadzisz te zajęcia dodatkowe, to masz dostęp do tej sali z komputerami, tak? Do pracowni. No ty. Tak to Tak, wygląda. udało mi się dostać do pracowni, aczkolwiek mamy również tablety, na których też z O! przyjemnością dzieciaki pracują. To jest akurat bardzo duży komfort, bo mamy tych tabletów na chwilę obecną około 20, więc jak mam Super. 22-osobową klasę, to praktycznie każdy ma swój tablet i może działać sam. A Bit by Bita też stosujecie, jak macie tablety? Tak, 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 Fajnie. tak. Dzieciaki też bardzo lubią, bardzo sobie chwalą. Również Spriteboxa bardzo lubią. Tam ten kod jest troszeczkę prostszy, bo można też używać strzałek i różnych takich rzeczy, ale też bardzo, bardzo fajnie sobie tam organizują czas. Już na chwilę obecną to tylko czas, proszę pani, bo gdzieś tutaj się zagubiłem, ale już z reguły same sobie działają, podpowiadają sobie same. To jak ci tak dobrze tabletowo i komputerowo, to jeszcze zapraszam do tego, żeby czasem wziąć i dać im jeden tablet na parę. A co? A tu I ja niech tak sobie robię, czasami kombinują. nawet na trójkę, O! więc. O, super. Jak? A szczególnie w tej trójce, jak to wygląda? I czym się Oj, to różni taka wygląda. praca? W trójce No? muszą się ze sobą dogadać. I wygląda to tak, że wiadomo, jedno dziecko zawsze chce dominować. No i w tym momencie pojawia się problem, więc na początku ustala się lidera, lider O, koordynuje i ty? pracę. I wymieniają się nawzajem, jeden robi jedną planszę, drugi robi drugą planszę, trzeci robi trzecią planszę, ewentualnie jeden główkuje, drugi robi, a trzeci jeszcze sobie w międzyczasie coś tam zapisuje, bo zapomniał, tak? Także naprawdę idzie to, na początku szło krnąbrnie, na początku szło okropnie, bo bardzo chciały wszystkie naraz i już i teraz w jednym momencie, a później już spokojnie trochę się wyciszyły, bo to też wiadomo, inaczej, już jak są te tablety tak troszeczkę oklepane, że tak to powiem, to już wychodzi to troszkę prościej. Okej, jeszcze jest pytanie od Kasi. W której szkole w Białymstoku pracujesz? Nie pracuję w Białymstoku, No. pracuję w Suwałkach, w szkole podstawowej numer No 2. właśnie. Czyli wiecie, ona zawsze ma przy sobie jakieś ciepłą kurtkę. I Tak, misie polarne za oknem i te sprawy. Ale w szkole ma gorąco i też myślę, że z tego, co Ewa nam opowiada, możemy sobie wyciągnąć też fajne wnioski dotyczące tego, takiej pracy, też jednak para w grupie. Fajny pomysł z rolami, z liderem. I w ogóle zdradzę wam, czy możemy zmienić? Tak, możemy dać linki, nie ma sprawy, Monika. Bez Ja problemu, ja również udostępnię te programy, z którymi pracuję na co dzień. Tam wyślę ci potem, Krzysiu, wszystko to dołączysz do plików. jasne, na grupie u nas, na Monika, Dobrze. czy jesteś z nami na grupie laboratorium? Daj tylko znać. A chciałem powiedzieć tylko jeszcze, wiesz, że ona mi powiedziała, napisała przed tym dzisiejszą opowieścią, że jest zestresowana, a popatrzcie, jaka jest mega naturalna, nie? To taki tylko mały wniosek, że jak człowiek opowiada o tym, co robi, co jest jego pasją, to po prostu wszelka trema odchodzi do kąta i fajnie to wychodzi naturalnie. Więc Ewa, bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Jeszcze wrzuć Również potem dziękuję. tego YouTube'a, to sobie jeszcze to zobaczymy chętnie. Oczywiście. Może wrzucę po prostu na grupę. Jasne. I dbaj o siebie w tym w Suwałkach, żeby ci było ciepło. Dobrze, Okej. dziękuję. Dobrze, dzięki wielkie. No to teraz ja będę takim głosem w tle, nie będę się nawet pokazywał za bardzo. Tylko Ewa.
Dzięki. Fajnie. To teraz jest taki moment. Ciszę, widzicie. Zapraszamy Kasię. Kasia, odpal sobie dźwięki i inne historie. Fajnie. Dobra. Słuchajcie, to jest historia. Chyba do 3 razy sztuka, wiecie. Kasia to jest ta osoba, która do tej pory mówiła do nas troszkę jak taki dinozaur. Miała taki głos. A teraz okazało się, że to był problem, trzeba było w ustawieniach pozmieniać i już Kasia ma swój własny głos i się udało. Widzę, że dzieje się trochę na czat, zaraz się tym zajmę, zobaczę co tam się dzieje. A póki co to Kasia ma swoją prezentację i Kasia troszkę wam opowie o projekcie swoim i o tym też, jak w tym projekcie bawiła się kodowaniem. Ja się wyłączę, a potem będzie znowu jakaś seria, mam nadzieję, naturalnych pytań i od was też, więc tak powiem, delektujcie się dalej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Próbowałam, aż się dopróbowałam, że tak powiem. Ja swoje kodowanie przedstawię troszeczkę międzynarodowym. Może nie troszeczkę inaczej. Nie dość, że objęłam w tym roku 1. klasę. Moje dzieciaki dopiero zaczęły przygodę ze szkołą, to od razu rzuciłam ich na głęboką wodę, i zaszalały na arenie międzynarodowej. Stało się to dlatego, że napisałam projekt matematyczny. Halo, Krzyś? Słyszałam cię. Napisałam projekt matematyczny. Okej, okay, widzę takie niespodzianki, przepraszam bardzo, bo mieliśmy problemy techniczne i Agnieszka, Kamila, fajnie, że już się połączyłyście. Zobaczyliśmy was przez chwilę, to znaczy, że wszystko pójdzie dobrze. Mogę spokojnie, Kasia może dalej prezentować, a potem Agnieszka i Kamila jeszcze do nas wrócą. Uff, dobra. Okay. Nie szkodzi. Świetnie, że są z nami, że się też udało. Sama wiem, jak to jest stresujące się móc połączyć, a się nie udaje. Okej, okay. Nie wiedząc jeszcze, jakie będę miała dzieci i w ogóle, wiadomo, 1. klasa, 6-latki, napisałam im w ciemno zupełnie projekt matematyczny na twinningu międzynarodowy. I okazało się po tym, że mam same zdolne dzieci, które sobie świetnie poradziły z projektem. W projekcie jest bardzo dużo, tak jak idzie program nauczania, jest ułożony cały projekt, ale niektóre rzeczy sobie po prostu wstawiłam swoje własne, między innymi też kodowanie. Kodowaliśmy w lutym. W tym projekcie współprowadzę go ze Słowaczką, Zuzaną Garajową. Uczestniczy w nim też, uczestniczą dwie Rumunki, jedna Polka i jedna Armenka. Także jest nas troszeczkę. Najbardziej prężnie działają właśnie Słowaczka, Armenka i Polka. W lutym właśnie zajęliśmy się kodowaniem. Kodowaniem, odkodowywaniem, różne graficzne, jakieś matematyczne przedstawienia, puzzle matematyczne. Tak dość szeroko żeśmy przedstawili. Po prostu nie wiedziałam, jak tamte dzieci jeszcze, jak to w ogóle nam wyjdzie, ale wyszło nieźle. Najpierw moje dzieciaki musiałam nauczyć odczytywania, nie wiem, czy mogą, chyba nie bardzo mogę powiększyć, o co chodzi. Generalnie chodzi o to, że musiałam nauczyć ich odczytywania tutaj, w poziomie i w pionie, odszukiwania poszczególnych kratek. O, to właśnie. Odszukiwania poszczególnych kratek. Zaczynaliśmy od dywanu. Tam wcześniej wam kiedyś prezentowałam, jak przechodziłam ze skakanek na skakankach z dziupli do dziupli. Ustalaliśmy drogę dla pudełka z chusteczkami. Od tego zaczynałam. Tutaj już była forma bardziej zaawansowana. Tutaj potem te dzieciaki rysowały w tych kratkach. Sam ucząc się, rysowały w tych kratkach swój rysunek, przenosząc z tych kratek swój kod. Dla naszych partnerów zagranicznych pisaliśmy już tylko kod. Przedstawialiśmy takie kratki z kodem. I bardzo tutaj widać. Tutaj był ich kod. One oczywiście zaznaczały kropkę, od czego się zaczyna swoje rysowanie. I oczywiście zadaniem partnerów było narysowanie zakodowanego obrazka. Wyszło to zupełnie fajnie to wyszło.
Mniej więcej tak to się odbywało. To samo robiliśmy na początku my. To akurat są dzieci tutaj, są dzieciaki przedszkola w Runowie w Polsce. Też tak samo one nam rysowały, my żeśmy to odkodowywały. To są dzieci z przedszkola, 5- i 6-letnie, dwoje dzieci 4-letnich. Także już bardzo malutkie dzieci potrafią to zrobić i zupełnie świetnie im to wychodzi. Armenka i Słowaczka, Gochar i Zuzana, postarały się jeszcze bardziej, zaczęły rysować bryły, z tym, że Armenka ma dzieci w drugiej klasie. Także w moim projekcie te dzieciaki musiały współpracować zarówno 5-latki, jak i 8-latki i musieliśmy znaleźć wspólną płaszczyznę. Okazało się, że można. Do tego świetnie to kodowanie się nadaje. Wytłumaczyć dzieciakom, jak się z tym w tym się poruszać, zupełnie im to świetnie poszło. Poszliśmy nawet potem krok dalej. Tutaj jeszcze jak odkodowywaliśmy, tutaj już są dzieciaki Zuzany ze Słowacji, a tutaj no już moje wszystkie z tymi dzieciami. Tutaj są dzieciaki też Zuzany, które dla nas wysyłały to właśnie swoje zakodowane obrazy. Potem przeszliśmy na wyższy poziom. Mianowicie uruchomiliśmy sobie tablicę interaktywną. Najpierw ja z Grażyną i w aplikacji Corolillo jednocześnie po prostu rozszyfrowywałyśmy o tutaj te nasze znaczki, naszą drogę tego obrazka. My zadawałyśmy dla nich, one dla nas. I to była świetna współpraca. Na tej aplikacji Colorillo pracowałyśmy troszeczkę wcześniej, przy okazji Bożego Narodzenia, rysując choinkę. Wtedy wypróbowywałyśmy tą aplikację, jak to działa i czy da się porozumieć dzieciom. O, okazało się oczywiście, że wszelakie ograniczenia są w naszej głowie, a nie w głowach dzieci. Dzieci nie miały zupełnie z tym problemu. Co nie dopowiedziały, to dopokazały i sobie świetnie z tym poradziły. Bardzo fajne były interpretacje tych wszystkich rysunków. Na przykład, jak myślicie, co to było? Co mogły odpowiedzieć dzieciaki moje na oto, oto to coś? Tak, pająk. To miał być pająk, to miała być tarantula. To miała być tarantula. Także no, takie fajne, fajne rzeczy wychodziły. Potem były coraz bardziej przestrzenne. Tutaj na przykład z tymi przestrzennymi troszeczkę problem miały 4-latki, ale zmniejszyłyśmy im ilość kratek, jak widzicie. I potem ten helikopter powstał właśnie nawet i tych dwóch 4-latków u Grażyny świetnie sobie z nim poradziło. Po prostu trzeba było, za dużo im było płaszczyzny, za dużo liczenia. One się jeszcze tak jeszcze się nie poruszały. Nawet, proszę bardzo, zrobiły orło. Tutaj jeszcze to nasze kodowanie z tych naszych. W pewnym momencie Gochar doszła do wniosku, że skoro ona ma starsze dzieciaki, dlaczego by nie połączyć się na Skype'a i nie popróbować sobie na Skype'a. Moje dzieciaki angielskiego się w szkole uczą. Ja pracuję w Białymstoku w szkole też prywatnej, tam jest sporo tego angielskiego. Znają go generalnie czasami lepiej ode mnie, wstyd się przyznać, ale czasami w dwóch przypadkach tak jest. W tej szkole tutaj w Erewaniu, w Armenii, te dzieciaki też świetnie się porozumiewają po angielsku. Także po raz kolejny wyszło na to, że to ja miałam obiekcję, dzieci absolutnie wcale nie. Na Skype'a, ja mogłam zupełnie sobie tutaj z boku stać i obserwować. One jak się tylko dorwały, jak się tylko mniej wie, im się w ogóle wydawało, że one się znają nie wiadomo ile czasu. Raz, dwa, trzy, już, a co? I tymi cyferkami, krateczkami zaczęły się natychmiast świetnie posługiwać. To są akurat dzieciaki z Armenii. I tutaj sobie świetnie układały właśnie takie sobie w programie tym takie tabelki, kodowały, opisywały to przy pomocy tej tabelki znaczków. Ustalałyśmy, że nasze zaczynają się w tym momencie i rozszyfrowywałyśmy.
Był sześcian. No, sześcian dla moich dzieci to jeszcze było pojęcie wtedy obce. Teraz już nie, ale wtedy jeszcze było obce. Jak żeśmy już sobie porysowali na płasko różne rzeczy i poprzeskakiwaliśmy po tych kratkach, doszłyśmy do wniosku, dlaczego by, coś tutaj przeskoczyło, dlaczego by nie opowiedzieć, bo za daleko poleciałam, dlaczego by nie opowiadać, nie rysować tego, co chcemy opowiedzieć. I tak narodził się pomysł Marcu, żeby przedstawić zadania tekstowe. Też w Towarzystwie Międzynarodowym. Moje dzieciaki przedstawiały to tak. Każdy miał różny pomysł. Nikt nie mógł używać żadnych słów, żadnych liter i żadnych liczb. I to kodowanie było też bardzo fajne, dlatego że wtedy się okazało, bo moje dzieciaki sobie świetnie radzą z matematyką czynnościową, ale jak miały, w pewnym momencie powiedziały, proszę Panią, ale co ja mam zrobić? No jak ja mam pokazać, że to powinno się odjąć? I wtedy były właśnie pomysły różnych. Pod przyciemnienia koloru, o tutaj jak u Mikołaja, że te kaktusy zwiędły, rysowania jakichś strzałek. I mnie ciekawiło najbardziej to, czy zostaną prawidłowo odczytane przez no, tamte międzynarodowe towarzystwo, to wszystko, co te moje dzieciaki tutaj nawymyślały. Tu nie bardzo widać, ale tu są butelki z opisem litrów. Zdumiało mnie też bardzo to, że one nie tylko, jak widzicie, pokazały, że coś dodać, odjąć, ale nie było żadnego problemu z litrami, z przymierzaniem, z ważeniem. To były stopy Julii. I najpierw przedstawiłyśmy to wszystko w formie obrazkowej, bez słów, bez niczego. Puściłyśmy, przedstawiłyśmy, czekałyśmy się, co się będzie z tym działo. To samo zrobiły moje koleżanki z projektu. I to akurat są propozycje czeszki. Trzeba było do tego, żeby no, wiadomo było, że to jest odszyfrowane, napisać działanie, napisać formułę matematyczną. Potem posunęłyśmy się troszeczkę z tym dalej. Opisały się. Tutaj jest to są zrobione zadania tekstowe z Runowa. To też nasze z Armenii. Tutaj są przedstawiane formuły. Ale to są z Armenii też przedstawiane nasze zadania. Tutaj, no tutaj ewidentnie troszeczkę żeśmy się nie zrozumiały, nie miało być liczb ani tego, ale generalnie starsze dzieciaki może pomyślały, że tym młodziakom jeszcze nie bardzo wiedziały, o co chodzi, to może i tak wyszło. Bardzo pomysłowe, bardzo fajne, jak widzicie, były te rysunki, były bardzo plastyczne. To już nasze gry i zabawy matematyczne. My poszłyśmy z Grażyną trochę dalej i nagrałyśmy filmy, po prostu nagrałyśmy film, jak dzieci nasze opowiadają, mogę wam zamieścić link do tego. Już jestem. Tu zamieszczę wam link, jak żeśmy nagrały nasze filmy, jak dzieciaki opowiadają o, przedstawiając wszystkie te swoje zadania tekstowe. I no, po raz kolejny się właśnie okazało, że no, generalnie wszystkie blokady są w głowach dorosłych, absolutnie nie w głowach dzieci. Dzieciaki sobie świetnie radzą, świetnie opowiedzą, świetnie przedstawią, powymyślają, poopisują. I naprawdę aż czasami jestem zdumiona, że moje dzieci tyle potrafią. Dziękuję bardzo, ja bym na tyle. Obiecałam się streszczać, więc bardzo się streściłam. Dobrze, to jeszcze nie uciekaj, jak ci mamy. Jakieś pytania macie do Kasi? Być może. A w tym czasie, jak będą pisać pytania, to powiedz, jakie masz plany wobec tych... Nie wątpię, jak się zbiera takie doświadczenie, to aż wstyd, żeby dalej go nie zasiać i nie zrobić coś z tym dalej, więc opowiedz coś. Nie musisz wszystkiego, ale troszkę. Dla inspiracji.
Jaki mam plan na przyszły rok? Na przyszły rok już generalnie mam zaplanowany. Wprowadzam innowację pedagogiczną, światoodkrywanie poprzez kodowanie. No, jutro mam radę pedagogiczną. Mam nadzieję, że pani dyrektor zatwierdzi i wszystko będzie ok. Ja mówię, wprowadzam. Jutro się okaże, czy wprowadzam. Mam nadzieję, że tak będzie. Generalnie innowacja jest napisana. Na podstawie tej innowacji też poprowadzę projekt eTwinning, który też będzie właśnie dotyczył kodowania w różnych edukacjach. Chciałabym zobaczyć też, jak to wygląda na arenie międzynarodowej. I do tego też mam napisany projekt, który też będę prowadziła, który na pewno zrobię. Będzie dotyczył na temat ekonomii, generalnie ekonomii dzieci, reklamy, tworzenia biznesplanu kieszonkowego, przedstawiania, jak działa przedsiębiorstwo, generalnie do czego służą pieniądze i dlaczego są potrzebne. To wiesz, Przede wszystkim. Jak Nie mogę słucham. podpowiedzieć, to też można to fajnie połączyć. Na przykład, kiedy dzieciaki powiedziałeś biznesplan, jakiś cel i tego typu rzeczy, więc możesz spokojnie pójść w stronę takiego nawet jeszcze dziecięcego startupu. Nie mówię, że mają zrobić projekt i skończyć go, ale połączyć, wiesz, jakiś pomysł na aplikację. Nawet jeszcze nie tworząc, ale robiąc jej interfejs, wiesz, budując sobie pewien pomysł, rozpisując go i gdzieś łącząc to w taki fajny też biznesowy sposób związany z ekonomią, to naprawdę może zadziałać. Ale to oczywiście Świetny tylko pomysł. to coś, co mi przyszło do głowy teraz, nie? Świetny pomysł. No wiem, że będziemy w kontakcie na pewno przez przyszły rok, także dziękuję bardzo. Dopytam z pewnością, co miałeś na myśli. Chociaż mam dość ograniczony dostęp w szkole, jeżeli chodzi o multimedia, że tak powiem, na tablicę interaktywną muszę gdzieś tam zejść. Ale to nic, to tam spokojnie, to jest kwestia dogadania się, kiedy jest ta klasa wolna, prawda? Już zapowiedziałam rodzicom też, zapowiedziałam, zabrzmiało strasznie, rozmawialiśmy przy okazji zebrania rodziców o tabletach. Także wiem, że większość dzieciaków ma. Ja mam ten komfort, że mam bardzo małą klasę, mam ośmioosobową klasę tylko. Także tu mam ten komfort. Wiem, że dzieciaki w większości mają te tablety. Ja sama muszę go dokupić, także tutaj będę się niektórych rzeczy uczyła razem z nimi. Powiem też tylko jeszcze, że mój ten projekt zakończył się świetnie, dlatego że ja ze swoimi dziećmi odwiedziliśmy naszą tą Grażynkę w Runowie. Dzieci poznały się właśnie teraz 5 maja na żywo. Tam były, o właśnie ten film, który zamieściłam na laboratorium, pochodzi właśnie tam stamtąd. Było prześwietne to spotkanie, jak te dzieciaki, no fakt, że one się tam poznały parę razy przy okazji pracy na Skype'ie, ale mi się wydawało, że no co innego jest Skype, co innego na żywo. Okazało się też tak samo dzieciakom, to nie ma najmniejszego znaczenia Skype na żywo. Weszły po prostu tak, jakby się znały milion lat. A to ty jesteś Wojtek, a no pamiętam, cię widziałeś, pamiętam. No po prostu to było bezcenne, było przepiękne. Dzięki, wielkie. Oczywiście na grupie, jak macie pytania, to możecie się wymieniać gdzieś tam jeszcze inspiracjami, kontaktami, jakimiś pomysłami na współpracę, bo myślę, że grupa też może spokojnie do tego służyć. Kasiu, Oczywiście, bardzo proszę. Jeżeli cieszę, że się udało. z chęcią też tak samo, jeżeli uwielbiam jeździć. Moje dzieciaki tak samo uwielbiają gdzieś tam. Zawsze mają obiecane, że jeżeli pracują, będzie jakaś wycieczka. Jeżeli uda się nawiązać, tutaj z panią Teresą Smoleń gdzieś tam żeśmy nawiązały jakąś tam kontakt i tutaj Tereska właśnie bardzo, bardzo próbuje gdzieś tam, żebyśmy jakiś tam ten projekt razem prowadziły. Zapraszam do tego ekonomicznego czy do tego kodowania. Na pewno bym się w drugiej klasie odważyła odwiedzić również. Także nie tylko jakby interesuje mnie sama współpraca poprzez komputer czy cokolwiek. Chcę również poznawać żywe osoby, że tak powiem. Na pewno, to myślę, że jest też taka istota jednak wspólnych relacji, takich spotkań i wymiany. Więc dziękuję Ci bardzo, Kasiu. A jeszcze było pytanie, z jakiej szkoły jesteś? Tam Kasia Polak pytała. Aha, oj, przepraszam, nie zauważyłam. Nie ma Jestem ze problemu. szkoły Świętych Cyryla i Metodego. To jest mała szkoła.
To jest szkoła prawosławna. Generalnie tam to jest dość mała szkoła, Mała szkoła ale. ewangelizacji. Aha, no, Fajnie, dokładnie. super. Dziękujemy. Dziękuję pięknie. Teresa, w tym czasie, jak Kasia się wyłączy, to Teresa spróbuj włączyć sobie kamerę i mikrofon, kamerę, bo już wiesz, jak to się robi. A ja w tym czasie jeszcze wrzucę wam linka do blogu Ewy, która była i która opowiadała o swoich rzeczach. Cześć Teresa. Ja Witam to... serdecznie. Czy Teresa słychać jest mnie? już... Tak, słychać cię dobrze. To tylko wprowadzę. Teresa będzie tak, ponieważ mamy maj, 10. urodziny Scratcha, w związku z tym dzień Scratcha i Teresa ma kratownicę i na tej kratownicy sobie pracuje skreczowo i pokażę wam patent na to, jak ten dzień skrecza można obchodzić na jej przykładzie. Tylko ci jeszcze uruchomię prezentację. O, jest maj ze Ja przy skreczem. okazji to Pięknie, no zrobię Kasi, to... którą miałam okazję zobaczyć właśnie przez webinar, ponieważ na Facebooku się tak jakoś nie ujawniamy specjalnie ze swoją twarzą. Chyba musimy nad tym pracować, Kasi. Serdecznie witam wszystkich ponownie. Kto już miał okazję mnie gdzieś tam usłyszeć jakiś czas temu, mam nadzieję, że dzisiaj się również nie zawiedzie. Ja dzisiaj szybciutko, żeby podpowiedzieć może jakiś szybki pomysł na to, co można zrobić w związku z tym, że maj jest miesiącem ze Scratchem. Co zrobiliśmy my? Może tak, na szybko, ponieważ rzeczywiście już widmo świadectw i oddech dyrektora na plecach, to też my przygotowaliśmy właśnie, tak jak Krzysztof mówi, kratownicę. Kratownicę, którą rozkładamy na podłodze, dokładnie układ taki, który wszyscy znają, ABCD, 1, 2, 3 do 10. Kratownicę zwykłą, białą, na której przygotowujemy rzeczy, ale też taką, na której dzieci mogą się poruszać. Dla mnie jest to spore ułatwienie, dlatego że ja mam salę zieloną ze świetlicą i rozdysponowanie czegoś na stałe, czego nie można zwinąć, jest raczej nierealne. Nasza gra podczas naszego eventu na Scratch Day. Oj, mamy kafelki, ale musiałabym odsunąć ławki, czyli automatycznie już byłoby to trudniejsze. Natomiast jeśli chodzi o naszą działalność, my dostosowaliśmy grę Cody Robi, którą poznałam na szkoleniu mistrzów kodowania dzięki Ani Jędryczko i Ani Świć. Dostosowałam ją właśnie do tego dnia. Otóż uczniowie odkodowali kody. O, nie słychać? Mam nadzieję, że słychać. Kochani, my zaczęliśmy od tego, że uczniowie losowali kody z pozycją kota. Mianowicie mieli odgadnąć, w którym miejscu się znajduje. Polegało to na tym, że musieli obliczyć wynik dzielenia oraz odgadnąć literę, która była zakodowana w specjalny sposób. Kiedy już znaleźli lokalizację, na której ma się znaleźć kot, rozłożyli kiciaki na planszy, a następnie każda grupa wybrała jedną osobę. Ustawiliśmy każdą w rogu kratownicy i mieliśmy tak zaplanować w grupach ruch naszego kolegi, żeby zebrał na trasie jak najwięcej kotów, a na dodatek miał być czujny, ponieważ mógł zostać zaatakowany przez robota z innej grupy. Dodatkowo, jeśli osoba trafiła na pole przeciwnika, to zabierała jego koty. Nie ukrywam, że ja na to nie wpadłam, bo wymyślili to moi uczniowie, którzy od razu zapytali, a czy będziemy mogli podebrać te koty, więc euforia była niesamowita. Można było wykonać maksymalnie 5 ruchów za jednym zamachem, więc uczniowie, startując właśnie z każdego rogu, poruszali się po planszy, tak żeby zbierać kotów. Kotów było 10, wydrukowanych, zalaminowanych, więc dzieciaki świetnie się bawiły i zdobywali te koty wzajemnie. Jesteśmy na etapie, że wybierali polecenia sami, czyli sami planowali dokładnie tą trasę. W grze Cody Robi, do której link znajdziecie poniżej, która jest całkowicie do wydruku i została udostępniona w ramach Code Week już parę dobrych lat temu,
Możecie tą grę wydrukować. Zamysł jest taki, że uczniowie losują karty. Karty do skrętu w lewo, w prawo i do poruszania się do przodu. My w tą wersję zagramy również w najbliższych dniach, ponieważ ta gra ma wtedy pewną utrudnioną formę, ponieważ dzieciaki nie mogą w pełni dowolnie stosować tych ruchów. Natomiast w przypadku dzieci młodszych, które jeszcze nie do końca się odnajdują lub zaczynają swoją przygodę z programowaniem, ta dowolność ruchów jednak daje pewną swobodę. W przypadku moich uczniów, w momencie kiedy już zebrane są wszystkie koty, oni mogliby się bawić w kotka i myszkę, natomiast prawdopodobnie nie daliby się złapać, bo mają już tą świadomość, świadomość poruszania się po kratownicy. Link prezentacji, myślę, że zaraz jeszcze wkleimy go tutaj dostępnie. Jeśli ktoś ma pytania o tą grę, gra różni się tym, że pola, po których się poruszają, to jest plansza 5x5 i właśnie losuje się te karty, jest ona całkowicie opisana, zresztą jak piszecie tą nazwę Cody Robi w wyszukiwarce, to znajdziecie również polską instrukcję z zastosowaniami, które możecie wykorzystać. Mam nadzieję, że ta propozycja będzie dla Was łatwa do zaadaptowania w Waszych warunkach, tym bardziej, że można wykorzystać dywaniki, które wiem, że już hurtowo zakupowaliście, więc można również taką planszę 5x5 rozłożyć i spokojnie zakodować swojego kota i uczcić Scratch Day. Tym bardziej, że ja osobiście, kiedy rejestrowałam nasz event, okazało się, że jesteśmy jedynym w Krakowie na ten moment, kiedy my się rejestrowaliśmy, więc myślę, że jeszcze wszystko przed Wami i będzie to jakiś pomysł na działanie. Myślę, że tyle. Okej, dobrze. Teraz zapraszam. O, fajnie. Dzięki, Aponaski. Właśnie miałem wrzucić Dziękujemy. Ten. Pod tym nickiem kryją się, jak możecie się domyślać, dwie osoby. One już przez chwilę się pojawiły, ci, którzy są czujni, co już wiedzą, że tak jest. Cześć Teresa, dzięki. Pa, pa. I Agnieszka Kimila, spróbujmy. O, masz klasę Teresa jeszcze. Drugą. Pytania. Klasa druga. Druga klasa. Okej. Okay. Mhm. Jeszcze ktoś coś? Mamy tu już Agnieszkę Kamilę. Dobra. Już, mają już, jest, to jest już ich prezentacja. Dobra. I startujemy. Tylko dziewczyny, czy Was słyszymy? Spróbujmy. Agnieszko, Kamilo, dzień dobry, miło, że jesteście z nami. Śmiało. Słychać? Słychać, słychać. Słyszymy, tak? Dobra. A możemy zaczynać. Okej, okay. No to start. Zapraszamy. Dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie. Pracujemy w Szkole w Warszawie i dzisiaj kilka słów opowiemy o tym, jak rozpoczęła się nasza droga z kodowaniem. Wydaje mi się, że może zmotywujemy kogoś, kto jeszcze nie zaczął, a chciałby i nie wie jak. Taki sobie wymyśliłyśmy tytuł, że w drodze do programowania, czyli ile osób, tyle pomysłów na to, jak zacząć, bo zaczęłyśmy zupełnie inaczej. Ale po kolei. Moja droga z programowaniem, moja przygoda z programowaniem bardzo intensywnie rozpoczęła się w tym roku. Próbowałam coś trochę wcześniej, ale ten rok był chyba najbardziej taki intensywny i rozpoczęłam od takich najbardziej zaawansowanych, chyba trudnych działań. Zaczęłam od Scratcha i zaczęłam od godziny kodowania certyfikatów. Z racji tego, że jesteśmy w Warszawie, to możemy korzystać również z usług różnych instytucji, ponieważ współpracujemy z mistrzami kodowania i jesteśmy w stałym kontakcie, to możemy uczestniczyć w różnych eventach. To na przykład bardzo ciekawy event mikołajkowy w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Inteligentne Miasto. Kolejny slajd będzie też dotyczył tego eventu. Tworzyliśmy tutaj, zaraz chyba się to pokaże, coś się zawiesiło. O, to już przeskoczyłam. Programowaliśmy na tych zajęciach sygnalizację świetlną. Nie wiem, czy nas słychać. Sygnalizację świetlną i
zapory kolejowe, które miały się podnosić w odpowiednim czasie i oczywiście opuszczać wtedy, gdy pociąg przejedzie. A pokazuje to dlatego, że ja tak zaczęłam trochę chyba od końca, bo zazwyczaj jest tak, gdy słyszymy na różnych szkoleniach, webinarach, że najlepszą drogą to jest taka droga, najlepszą drogą do rozpoczęcia programowania to jest droga, kiedy zaczynamy od najprostszych rzeczy, czyli od tak zwanej podłogi. Od tego, żeby robić bez sprzętu, bez zbytniego dużego osprzętowania wokół siebie. Ja z kolei zaczęłam właśnie tak jakby od końca, czyli od dużego osprzętowania, od scratcha. Bo wydaje mi się, że jak nauczyciel rozpoczyna swoją drogę, przynajmniej w moim przypadku tak było, czułam się jeszcze na tyle niepewnie, że wydawało mi się, że jak będę miała dużo sprzętów wokół siebie, to mi to po prostu pomoże być lepszą, pomoże mi prowadzić zajęcia. Dlatego rozpoczęłam właśnie od scratcha, uczestniczyłam w wielu eventach, różnych wydarzeniach, które właśnie w tych różnych urzędach, które teraz pokazuję, i z matą edukacyjną, i zaraz też będą slajdy na ten temat. I dopiero skończyłam tak naprawdę na kubeczkach i na podłodze. Teraz skończyłam. Taka była moja droga. Bo wydaje mi się, że w całym tym programowaniu chodzi o to, żeby znaleźć swoją właściwą drogę. Swoją drogę. Bo nie ma takiej tak naprawdę jednej właściwej drogi. I jak się znajdzie tą swoją drogę własną, zaprojektowaną przez siebie jakby, to wtedy chyba wszystko wyjdzie. Poza tym, jeżeli ma się kontakt z mistrzami kodowania, którzy są takim magazynem energii i entuzjazmu, to chyba sukces jest zapewniony. A ja jestem tego przykładem, że ta energia i ten entuzjazm naprawdę się udziela. Tutaj jeszcze pokażemy, pracowaliśmy też z robotami. A tutaj jeszcze właśnie, tutaj są ozoboty. Pracowaliśmy z ozobotami, pracowaliśmy z komputerami Dash i Dot i tutaj też to wszystko pokazujemy. I tak to mniej więcej wygląda. Ja mogę tylko jedynie powiedzieć na koniec swojego przemówienia, że jeżeli ktoś się zastanawia, co zrobić, jak zacząć, to zacznie tak, jak mu się wydaje, że jest to właściwe i w taki sposób, w jaki mu to najbardziej odpowiada, nie kierując się wskazówkami, sugestiami innych, po prostu tak, jak czujecie. A jeżeli myślicie, że sobie nie poradzicie, bo nie skończyliście studiów informatycznych, to nie bójcie się tego absolutnie, bo sądzę, że żaden... No dobrze, ja nie skończyłam, koleżanka moja też nie skończyła, bo pracujemy w klasach 1-3. A chyba wystarczy pasja i chęci. I można naprawdę zdziałać bardzo, bardzo dużo i wcale nie musisz mieć studiów informatycznych. Życzę powodzenia na drodze kodowania wszystkim tym, którzy chcieliby zacząć. Nie wiedzą jak. Może czymś ich zainspirowałam. Może koleżanka zaraz czymś zainspiruje. W każdym razie trzymam kciuki, na pewno Wam się uda. Życzę powodzenia. No, ja też nie jestem informatyczką, też pracuję w klasach 1-3, w tej chwili z klasą trzecią. I ja zaczynałam właśnie tak jak Agnieszka od kursów różnych, trudnych. Dla mnie to było lekko przerażające. Bardzo dużo informacji, bardzo szybkie tempo i za wiele gotowców, z których nie potrafiłam skorzystać, żeby to przełożyć na pracę z dziećmi. I dlatego zaczynałam od parteru, od maty, od podłogi, od kubeczków, które czasami zastępuję kartonikami od mleka, które są pod ręką, a już nie mogę się doczekać, kiedy kubeczki zostaną dostarczone przez pocztę. Jest dla mnie takim łatwiejszym wstępem i łatwiej mi uczyć dzieci właśnie tego programowania później przy komputerach,
z prawdziwymi bloczkami, najpierw na mini Scratchu, potem na Scratchu, więc ja popieram tę drogę. No i jesteśmy szczęściarami, że właśnie pracujemy w Warszawie, gdzie mamy dostęp do tych wszystkich eventów, do różnych imprez i te ogromne podziękowania dla Agnieszki, która wypatruje ich, gdzie tylko może, więc korzystamy, kiedy się tylko da i właśnie te wyjścia do Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie seniorzy uczyli nas programowania, czy jakieś tam inne imprezy. Jutro Scratch Day organizuje też w naszej szkole Agnieszka. Więc dużo różnych możliwości mamy. Zachęcam do tego, żeby szukać, wypatrywać, żeby nie bać się. I jeszcze jedną rzecz bardzo, bardzo cenną chciałabym polecić. Taka współpraca koleżeńska. Lekcje otwarte, które nie muszą być super przygotowanymi jakimiś imprezami, takimi tip-top, to czasami wystarczy pokazać jakąś jedną zabawę, jedną grę. My jesteśmy w naszej szkole tacy otwarci dla siebie, nie wstydzimy się swoich potyczek, więc zaproszenie koleżanki, żeby pokazać jej jakiś swój pomysł, właśnie nie jest stresem ogromnym, ze wstydem. Dlatego korzystamy z tego chętnie i zachęcam, żeby inni też tak robili. We współpracy siła. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. To jeszcze nie uciekajcie. Bo ja jeszcze tu macie jakieś slajdy. O, widzicie. Ja się śmieję, co na to Agencja Rozwoju Rolnictwa. O, widzicie, jakie ładne strzałeczki. No wtedy, gdy niczego nie ma, to można wykorzystać karteczki, strzałeczki. No i tak jak Jola tutaj pisze, też gratuluję zespołu w takim sensie, no wam nie będę ukrywać, znam waszą szkołę, bo mieliśmy szczęście, gościliście nas, mistrzów kodowania w waszych tak. salach na szkoleniu stacjonarnym i wiem, że macie fajną ekipę i to cieszę, że się komunikujecie, że wasza dyrekcja też rozumie. W jaką stronę otwarta. Można pójść, robiąc różne rzeczy, więc... Ojla! Bo nam Mateusz pozytywnie ją kupiła. Okej. I no jest otwarta, więc to jest fajne. I jakie plany? Bo ty, Agnieszko, to już tak drugi rok, nie? Z nami jesteś przecież. Zgadza się? Dziękuję, że ona chce coś więcej robić i właśnie jestem zaskoczona, znaczy nie zaskoczona, ale zadziwiona, skąd ma tyle energii i siły. Jakieś nowe pomysły, to będzie niespodzianka. No dobra, fajnie. Dajcie znak. Dobra. A możesz powiedzieć coś o tym dniu Scratcha właśnie, jutrzejszym i w ogóle jakimś temacie. Możesz coś zdradzić, czy jeszcze nie? Tak, oczywiście. Jutro organizujemy w naszej szkole Scratch Day. Wpadłyśmy na taki pomysł, żeby zaprosić ciekawych rodziców. Mamy dwóch bardzo, bardzo ciekawych tatusiów, a ciekawych dlatego, że jeden jest informatykiem, który może nas trochę przeszkolić w tym, w czym nie jesteśmy przeszkolone, my, ale i dzieci, bo to będzie spotkanie dla dzieci. Jeden tatuś przyjdzie, który jest matematykiem, przyjdzie z bardzo ciekawym tematem, a temat brzmi, uwaga, algorytm sprawiedliwego podziału dóbr. Temat brzmi cudnie. Już jak go słyszę, to chce mi się pędzić do szkoły na ten Scratch Day. Sądzę, że będzie mega interesująco. Poza tym planujemy oczywiście stworzyć prezentację w Scratchu. No, w międzyczasie będzie jakiś mały poczęstunek. 3 godziny spędzimy na takim evencie naszym. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Trzymajcie kciuki. No właśnie, będziemy te cukierki dzielić sprawiedliwie. Będziemy podobne ciasto ma być sprawiedliwie dzielone. Jak poznamy algorytm sprawiedliwego podziału dóbr, przekażemy wam tajemnicę. Na laboratorium. Koniecznie zapraszamy na laboratorium. Rzućcie. Trzymamy kciuki. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Cieszę się, że się udało wam połączyć. Bardzo, bardzo dziękuję. No i teraz to nie wszystko. Mamy jeszcze jednego gościa. Właśnie powiedział o kij ten gość.
Ale ja chciałam jeszcze powiedzieć, że dziewczyny po prostu bosko wyglądały na jednych słuchawkach. Pięknie współpracują w szkole i te jedne słuchawki to po prostu było rewelacyjne, naprawdę. Taki symbol trochę. No, no tak, dokładnie. My z Asią nie mamy tych samych jednych słuchawek, bo do żagania z tej stolicy to trochę trzeba by tego kabla kłaść, ale... Och, Krzysztof, jakbyś chciał, to byś się postarał. No wiem, no. Dobrze. Następnym razem. A teraz, to Afanaski, zapowiesz kolejnego gościa, ja się zrobię bezprzewodowy, nie będzie mnie słychać. Okay? Dobra. Tak. Słuchajcie, zapraszam teraz Monikę. Moni, możesz włączyć sobie kamerę, a ja już włączam twoją prezentację. Słuchajcie, Monika pracuje w szkole w Kamieńcu Wrocławskim. I Moni pokaże Wam dzisiaj, jak ze swoimi słówkami koduje. Moni, halo, halo, jest Moni słychać prawie. Zaraz może. O, próbuję, próbuję się włączyć. Dobra. Już prawie jesteś, bo już widać you come i za chwilę pewnie się. Tak, wy coś widzicie, bo ja nic. Nie, my też jeszcze nie, ale słyszymy Ciebie. Czyli jest blisko. Okej. Okay. Tak, Maciek, słyszałam, że jesteś fanem sówek i sowy powędrowały do Moniki, do szkoły. O, jest Monika! O, tak. Widzę siebie, widzę. Pięknie. No dobra, to ja cześć. Podam, bo Monika ma... Moni, oddaję Ci głos. O, Moni nam na chwilę... Słychać mnie? Proszę o jakiś taki znak. Słychać, słychać. Dobra, super, a jadę, słuchajcie. Chciałam w kilku żołnierskich słowach opowiedzieć o swojej przygodzie z kodowaniem. Przygoda słówek, ponieważ moja klasa obecnie da, nazywamy się Słówki. Jestem wychowawczynią tej klasy od września, ponieważ przejęłam wychowawstwo po innym nauczycielu i zaczęliśmy sobie właśnie przygodę z kodowaniem. Takim odkryciem dla mnie wielkim, już próbuję tutaj ten slajd przerzucić, moment, nie chce mi iść. O, zawiesiłam się. Drugi slajd chcesz? Jest teraz drugi slajd. O, dobra, jest takim wielkim odkryciem dla mnie były talerzyki, które Asia Afanasiewicz pokazała na jednym ze szkoleń. Ponieważ w mojej szkole nie ma ani maty mistrzów kodowania, nie mamy tabletów i generalnie ze sprzętem u nas jest nie za bogato. Natomiast jak wiecie, talerzyki nie są drogie, w związku z tym bardzo, bardzo mi pasują. Pierwszą taką zabawę z talerzykami zorganizowaliśmy z Celinką w zaprzyjaźnionej szkole. Zabawa polegała na tym, że kodowaliśmy sobie zwiastuny wiosny. Nasze klasy zostały podzielone na drużyny. Jedna z drużyn na swoich talerzykach kładła zwiastuny wiosny, podając współrzędne tych rzeczy, tych obrazków. Natomiast zadaniem drugiej drużyny było powtórzyć te ruchy i później sprawdzaliśmy, czy te obrazki są tak samo przygotowane. Kilka dni temu na podobnej zasadzie ćwiczyliśmy sobie tabliczkę mnożenia. Również podzieliłam klasę na dwie drużyny. Na chłopaków i dziewczyny, żeby podkręcić troszkę tą rywalizację i zabawę. Pierwsza drużyna pisała działania na mnożenie i kładła na poszczególnych polach, typu A1, B5, C3. Natomiast dziewczyny na swoich talerzykach musiały położyć karteczki z wynikami tych działań. I później sprawdzaliśmy, czy ułożone są prawidłowo. Także bardzo fajnie wyszła ta zabawa, wszyscy mnożyli, zapamiętale, już jesteśmy umówieni, że następnym razem będziemy dzielić. Bardzo też lubimy zabawy, które nazwałam sobie zakodowane obrazy. To są zabawy z kostkami. Na stronie Pinterest jest bardzo dużo kart do pobrania i do wydrukowania. Tutaj tylko przykład jednej z takich kart. Rysuj jak Picasso. Zabawa polega na tym, że rzucamy kostką, wykonujemy w sumie akurat w tym przypadku 7 rzutów i teraz tak, pierwszy rzut to kształt głowy, czyli jeżeli rysujemy, wyrzucimy, nie wiem, 2 oczka, no to rysujemy taki kształt, jak 3 to inny. Kolejny rzut to lewe oko,
trzeci rzut prawe oko, czwarty rzut nos, piąty rzut wybierane usta, szósty ucho jedne, siódme ucho drugie. I w ten sposób powstaje nam gotowy rysunek. Bardzo fajna zabawa i tutaj naprawdę gorąco, gorąco polecam. Każdy może stać się Picassem chociażby na 5 minut. Bardzo też podobał mi się pomysł podejrzany na laboratorium z kubeczkami. Tu już próbuję się przerzucić na kolejny slajd. No właśnie, tutaj Kasia pisze, że robiła to z uczniami, ale nie wiedziała, że koduje. No właśnie, bo to jest też kodowanie przecież. Nie przerzucił się slajd. OK. Bardzo spodobała mi się zabawa, pomysł Asi z budowaniem wież i ta zabawa na integrację, także chciałam ją tylko tutaj przypomnieć, pokazać. Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. Świetny, świetny sposób na to, żeby zintegrować klasę i ćwiczyć współpracę. Super nam to wyszło, także nie mogłam się powstrzymać, żeby Wam to tutaj pokazać. Kolejny przykład zabaw to zabawy w labirynty. Ja przygotowałam takie zabawy z serii Myszka lubi serek, gotowe labirynty, ale też przygotowałam zalaminowane czarne kartki w kształcie kwadratów, więc na zajęciach układamy sobie te labirynty na ziemi. Jeden z uczniów wciela się w rolę myszki, natomiast ostali mają za zadanie zakodować jego drogę tak, aby zdobył ser. Także też bardzo fajna zabawa i gorąco polecam. Wersja, którą można wykorzystać na WF-ie. A o co chodzi w tej wieży? Już mówię. Zabawa z wieżami polega na tym, że mamy do dyspozycji gumkę recepturkę, do której doczepione są cztery sznurki. Każdy z uczniów łapie za sznurek, naciąga w ten sposób gumkę recepturkę i musi nałożyć ją na kubek, zacisnąć, przenieść kubek i w ten sposób ułożyć wieżę. O właśnie, dzięki za pokazanie. Kto pierwszy do celu? To jest troszeczkę wariacja na temat tej pierwszej zabawy. O, przepraszam, ktoś mi psa tutaj wpuścił, mojego. Polega ona na tym, że mamy dwóch uczniów i dwa labirynty, takie lustrzane odbicie. Cześć, córcia. Córcia, ale ja teraz mam wybieranie. Przepraszam, rodzina mi się tutaj skrynia. I możemy sobie zrobić w ten sposób, że mamy dwie drużyny i żeby nie było wrzasku, że nie wiem, iść krok do przodu, krok do tyłu, to możemy podbiegać po kolei do reprezentantów na zasadzie sztafety i podawać kolejne komendy. Krok do przodu, obrót w prawo, obrót w lewo. Oczywiście nasi zawodnicy muszą dokładnie wykonywać polecenia, no i potem pytanie, kto pierwszy zdobędzie skarb. Bardzo też spodobał mi się pomysł, chyba Ania Jędryczko pokazywała, ale nie jestem pewna, z faksem, czyli z kodowaniem obrazków przy pomocy liczb. I pomyślałam sobie, że fajnie byłoby, o, przeskoczyło, przepraszam, o, fajnie byłoby na przykład w ten sposób modernizować tę zabawę, że zakodować tylko połowę obrazka. I wtedy uczeń po odkodowaniu tej naszej połowy ma za zadanie dorysowanie drugiej brakującej, więc tu od razu mamy też ilustrzane odbicia i oś symetrii, którą możemy w ten sposób przy okazji kodowania wprowadzić. W ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie nie robić samego kodowania, zakodowania, ale łączenie z edukacją, tak, przedmiotową. No i na koniec chciałam tylko powiedzieć, że moja przygoda z kodowaniem zaczęła się od spotkania ze Scratchem Juniorem. I to, co mi się najbardziej podoba w Scratchu Juniorze, to to, że uczniowie nasi właściwie po pierwszych już byli trzy kroki przede mną. Oni się nie bali eksperymentować, nie bali się właśnie tutaj tworzyć własnych pomysłów. Tutaj chciałam pokazać taki prościutki przykład. Drugie zajęcia z kodowania, które polegały na tym, że dzieci miały stworzyć własny labirynt, ja im pokazałam tylko, jak wygląda gra, że jest stworzony labirynt, zająca, który ma za zadanie przejść przez drogę i zdobyć marchewkę. Natomiast momentalnie moje dzieciaki zmodyfikowały tę grę na własny użytek, na własny sposób, dodając kilka dodatkowych modyfikacji, których ja nawet nie podałam, jak mają to zrobić. To prosiłabym Asię, żeby puściła filmik i pokazała, jak Zosia na drugich zajęciach ze Scratcha
stworzyła swoją modyfikację tej gry. Ja tylko dodam, że pod filmem jest taki suwaczek, można ściszyć sobie, mama jeżeli... Mama poszła go uratować. Mama mówi małemu, gdzie ma iść. Mama idzie do wyjścia z labirynta. Potem mama podąża za nim. Koniec. Także jak widzicie, drugie zajęcia z aplikacją, a momentalnie zamiast jednego duszka, dwa duszki, dziewczyna wiedziała, w jaki sposób sobie nagrać podkład, nagrała sama podkład, tutaj żadnej głosowy, stworzyła właściwie takie mini opowiadanie, zupełnie, zupełnie bez mojej pomocy. Czyli to, co mówię, trzy kroki przed nauczycielem. To, co jest właśnie fajne w Scratchu, to to, że my bardzo szybko przestajemy być tymi mistrzami, tylko właściwie towarzyszymy naszym dzieciakom w tworzeniu własnych projektów. Moja klasa w ogóle poszła o krok dalej, ponieważ postanowili uczniowie podzielić się swoimi umiejętnościami z zeróweczką. W związku z tym kilkakrotnie odwiedziliśmy klasę zerową, to były pięciolatki, gdzie moja klasa uczyła właśnie te maluszki kodowania. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, że uczniowie, których naprawdę nie podejrzewałabym o taką umiejętność współpracy z małymi dziećmi, a już broń Boże jakąś cierpliwość, no tutaj naprawdę wykazały się niebywałą cierpliwością i takim do dzieciaków. Także też zachęcałabym właśnie, jeżeli na przykład jesteście jedyną klasą, która koduje, a inne klasy w waszej szkole no nie bardzo kodują, być może dlatego, że nie wiem, wychowawcy się boją, to wejdźmy do nich, właśnie pokażmy, w jaki sposób pracujemy, ale na konkretnych przykładach. Tutaj też bym prosiła Asię o filmik, żeby pokazać, w jaki sposób to wyglądało, praca z maluszkami. Słuchajcie, kochani, na tym chciałabym zakończyć, ale tak jeszcze trzy słowa. Nie bójcie się dzielić, nie bójcie się pokazywać tego, co robicie. Zachęcam Was, żebyście na przykład zdecydowali się opowiedzieć o swoich działaniach na Radzie Pedagogicznej. No muszę Wam powiedzieć, że wczoraj udało mi się przeprowadzić Radę w klasach 4-6. Powiem Wam, że bałam się piekielnie, mało tego. Bałam się tak, że o mały włos mój syn nie zdążył na maturę, bo zapomniałam go rano obudzić, taka zestresowana do szkoły. Musiałam zawracać na ręczne, żeby go jednak na tą maturę wyekspediować. Ale była to pierwsza rada pedagogiczna, która zakończyła się brawami. Także pani z 4-6, których też no nie podejrzewałam o to, że wykażą zainteresowanie takimi działaniami, bo to z reguły jest komentarz, a wy się tylko bawicie, bo wy macie na to czas, naprawdę były zainteresowane, dlatego dzielcie się. Dziękuję. Super. Dzięki Moni. Pięknie. Brawo, brawo. Słuchajcie, czy nasi goście?
Krzysztof, czy to wszyscy już nasi goście? Nie, tak szybko zleciało? Powiedz, że masz jeszcze kogoś. No. Nie mam. A ja mam. Niespodzianka. Okay. No dobra. Będzie to gość wirtualny. Moni, dziękujemy Ci bardzo. Możesz sobie już tam kamerkę kliknąć, chyba że chcesz z nami zostać, to oczywiście zostań. Nie, już się klikam. Się klikasz, papa. Papa. Dzięki. Dobra. Żeby klikać nie mogę. Klikać Moni nie może, kurczę. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, wiecie co, ja mam jeszcze jednego gościa, który w zasadzie jest z nami cały czas duchem i myślami. Nie ma tej osoby. Pewnie znacie, niektórzy z Was znają tę osobę. To Marta Florkiewicz-Borkowska. Słuchajcie, Marta jest nauczycielką języka niemieckiego w gimnazjum w Pielgrzymowicach. To jest ta niezwykła osoba, która szyje awatarki razem ze swoimi uczniami. Teraz ostatnio takie piękne stworki do jednego ze szpitali szyła ze swoimi uczniami. W ogóle robi niesamowite rzeczy, arteterapeutyczne też. I wiecie co, i ona też, oczywiście też koduje. I zaczęła tę przygodę i przygotowała parę rzeczy, którymi chciałaby się z Wami dzisiaj podzielić. Niestety nie może z nami być, dlatego ja jestem w zastępstwie Marty. Pewnie nie będę tak dobra jak ona, ale postaram się. Marta, robię to dla Ciebie. No więc słuchajcie, Marta prowadzi bloga deutschlandpielgrzymowice.blogspot.com. Jeżeli ktoś uczy się języka niemieckiego albo na przykład chciałby w ogóle zajrzeć, co Marta wyczynia ze swoimi uczniami, to tam właśnie znajdziecie te wszystkie inspiracje. No i słuchajcie, ostatnio zainspirowana stronami, o których za chwilę Wam opowiem, przygotowała dla swoich uczniów zadania właśnie związane z kodowaniem na języku niemieckim. I zanim powiem, jakie to były zadania, to pokażę Wam, skąd czerpała inspirację. Bo wiecie co, my sobie tak z Martą myślimy, że w sumie przecież nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Skoro jest tyle rzeczy w internecie, chociażby nasze laboratorium, jakieś padlety, prawda, strony, blogi, które tworzymy, to tak naprawdę jest to gotowy materiał, który można wziąć i zrobić u siebie w klasie. Oczywiście można też modyfikować i w zasadzie to nie trzeba już siedzieć i wymyślać nie wiadomo czego. Fajnie, jeżeli coś wymyślimy, to jest super, ale nie bójmy się też właśnie brać od innych pomysłów i realizować je w klasie. Nie myśleć się tak, bo słyszałam nieraz takie głosy, że a kurczę, to powie, że ja tam ściągnęłam od kogoś, prawda? Okej, po to ktoś rzuca do sieci takie rzeczy, żeby właśnie się nimi dzielić i po to, żebyśmy je mogli brać. No i Marta znalazła bardzo fajne strony. Jedna z tych stron to niemieckojęzyczna strona. Nie będę się wygłupiała tutaj czytaniem tej strony, ona jest tutaj podana, ale ja zaraz Wam wrzucę też oczywiście link do tej strony. Tam znajdziecie fajne materiały, na przykład związane z symetrią. I są gotowe też już układy symetryczne, już mam tutaj link. Są gotowe układy symetryczne, które można podpatrzeć, ale też są puste plansze do wydrukowania i można je sobie wydrukować. Ja te strony wrzucę na Padlet nasz laboratoryjny i tam one będą dostępne. Dwie już wrzuciłam. Można tam też znaleźć różnego rodzaju mozaiki, które też mogą służyć do doskonalenia percepcji wzrokowej, do tego, żeby układać symetryczne wzory, jakąś spostrzegawczość, ćwiczyć koncentrację i tak dalej. Więc tu jest kolejna propozycja, już wrzucam link. Sekundkę, poczekajcie. Okej, mam już link, już go tutaj też wrzucam. Można też tam znaleźć coś, co zainspirowało Martę do zrobienia lekcji niemieckiego z wykorzystaniem elementów kodowania. Zobaczcie, układy sekwencji, które trzeba znaleźć wśród tych wszystkich figur, które są tutaj przedstawione. Zobaczcie, mamy do znalezienia taką sekwencję kwadrat, trójkąt, prostokąt. I teraz dzieciaki mają za zadanie odnaleźć to tutaj na planszy. O, na przykład jest tu właśnie. I jeszcze tutaj Krzysztof znalazł, brawo.
czy tutaj też inne te elementy. I teraz wiecie co? Marta zrobiła z tego fajne zadanie związane z językiem niemieckim. Popatrzcie, dobra Krzysztof, koniec już. Popatrzcie, zrobiła tabelkę, w której wypisała, no wiem, że się smucisz, dam ci potem po webinarze porysować. Zrobiła tabelkę, w której wpisała wyrazy i wpisała je oczywiście stosując jakiś tam kod. I zadaniem uczniów było wyszukiwanie wyrazów według tej sekwencji, to znaczy pasujące do tego warunku. Musieli odnaleźć tutaj wyraz, który ma rodzajnik die, następnie das, a potem der. Czy jest ktoś, kto uczy się języka niemieckiego albo umiałby rozwiązać to zadanie, bo niestety ja nie potrafię. Die, no to będzie kobieta na pewno. No to może być die Oma. Ok, bo to babcia. Das Baby. O, super, mam. Der Opa. A, ale złośliwa nauczycielka, że Marta takie trudne dała. Czyli. Ok, czyli mamy pierwsze rozwiązanie. Die. Co tu jeszcze może być? Kurczę, szukam, nie wiem, może ktoś. No, trzeba myśleć, właśnie. Trzeba myśleć, bo to nie jest takie proste, że tam wyszukaj na przykład, nie wiem, sekwencję wyrazów tam babcia, dziadek, wnuk, tak? Tylko trzeba dopasować do tego, jeszcze dodatkowo jest po prostu podany warunek. Mamy coś jeszcze? Tante heft rucksack. Super, tak? A co to jest heft, powiedzcie, bo rucksack to plecak. Zeszyt. Okej, okay, dobra, super. No i w każdym razie zobaczcie, takie zadanie też przecież można zrobić na języku polskim. Możemy też tak samo zrobić na przykład taki kod, nie wiem, rodzaj żeński, męski i nijaki. Albo na przykład, nie wiem, znajdź sekwencję liczb parzysta, parzysta, nieparzysta. Albo, nie wiem, większa od, mniejsza niż, prawda? Więc tak, rzeczownik, czasownik, przymiotnik, dokładnie tak, właśnie. Marta mówi, że to nie było jedyne zadanie na lekcji niemieckiego, to była taka jakby rozgrzewka, taki przyczynek do kolejnych jej działań. Ona mówiła, że te wyrazy, które uczniowie odnajdowali, to potem mieli za zadanie na przykład z nimi układać zdania, czy tam jakieś, nie wiem, krótkie opowiadania i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj ten temat można pociągnąć potem o wiele bardziej. To samo można zrobić na czasy czasownika, dokładnie, albo na rodzaj rzeczownika. Tak, dokładnie tak. Marta zrobiła jeszcze tutaj jedną rzecz, wpisała tutaj osoby i teraz właśnie podobne zadanie, trzeba było odszukiwać wyrazy pasujące, z odpowiednimi końcówkami, pasujące do tych osób, tak? Na przykład ich bin, schreibt, jewonen, chyba tak byłoby dobrze, tak mi się wydaje. Więc jak widzicie, prosty przykład na stronie znaleziony można przerobić na jakby swój użytek i wymyślić jakieś całkiem nowe, fajne zadania. Tak więc bardzo fajny pomysł. Dziękujemy Marcie, na pewno ja też z tego pomysłu skorzystam. Mam nadzieję, że Wam też się podoba i będziecie chcieli to wykorzystać. A link do tej strony już, do tego ćwiczenia już daję szybciutko. On znajduje się tutaj, ale tak jak mówię, jeszcze odrzucę to wszystko na Padlet, ale jak ktoś niecierpliwy chce już teraz, to bardzo proszę. Marta znalazła też jeszcze dwie inne strony, które chciałam Wam pokazać. To, co już dzisiaj się pojawiło, Kasia nazywała nam dyktanda graficzny. To jest w ogóle genialne, naprawdę bardzo fajne zadanie. Ta strona akurat, którą tutaj widzicie, to strona rosyjska. Bardzo fajne rzeczy tam znalazłyśmy z Martą na tej stronie. Już kopiuję link. I tam właśnie możecie znaleźć już gotowe takie dyktanda do druku. Ale co jest jeszcze też fajne, że nie tylko są dyktanda, takie, gdzie dzieciaki muszą odkodować tu ten rysunek i go wyrysować, ale również są już narysowane jakieś postaci i zadaniem dzieciaków jest zakodowanie tego obrazka. I to jest mega, naprawdę bardzo fajne zadanie. Ja oczywiście nie omieszkałam od razu wykorzystać ten pomysł i zrobić z tego zajęcia. Zaraz Wam pokażę, jakie, tylko wrzucę Wam link.
To jest naprawdę super pomysł. W ogóle dyktanty graficzne są świetne i to można robić i robić, bo dzieciaki uwielbiają. Ja zrobiłam to tak. Wyrysowałam sobie na kartce głowę kota, bo oczywiście to, co już też powiedziała Teresa, świętujemy w maju Scratch Day, więc różne takie zajęcia organizujemy sobie w trakcie, żeby to zaznaczyć, żeby dzieciaki też pamiętały o tym. Wyrysowałam sobie głowę kota i teraz napisałam cały kot, podzieliłam go na cztery części i rozdałam dzieciakom, podzieliłam je na cztery grupy i rozdałam te kody dzieciakom. I powiedziałam, żeby w danej grupie dzieciaki wybrały nawigatora, a pozostali będą wykonywali polecenia, które ten nawigator odczytuje z tego kodu. Oczywiście musiała to być osoba, która też dobrze orientuje się w przestrzeni i bezbłędnie nazywa kierunki prawo-lewo, tak? No i oczywiście tutaj, jak widzicie, ta dziewczynka jest nawigatorem, a ta tutaj układa z paseczków obrazek. Możecie wykorzystać, tak jak już kiedyś mówiliśmy, na laboratorium kafelki na korytarzu, bądź wykleić sobie jakąś taką kratownicę na dywanie, ale można też wykorzystać na przykład na boisko, bo teraz już jest ciepło, więc też można sobie tam kredą wyrysować jakąś taką kratownicę, bądź może macie już coś takiego namalowanego. No i teraz zobaczcie, taki kot nam powstał fajny. Oczywiście jak urodziny, no to musiał być odśpiewany balet i balony, prawda, więc cała była z tym zabawa. A potem nie było już też problemu, żeby przenieść się na mniejszą płaszczyznę, na płaszczyznę kartki i wtedy dzieciaki dostały obrazki do odkodowania i do zakodowania. Tam na tej stronie też są takie plansze, gdzie możemy na przykład dać dzieciakom, żeby one narysowały jakiś obrazek, zakodowały, a potem odcięły ten kod, dały koledze i wtedy kolega musi odkodować, a potem sprawdzić, czy dobrze to wykonał. Ok, i jeszcze jedna inspiracja, którą też Marta mi podesłała, więc dzielimy się z Wami dzisiaj linkami. To strona, na której znalazłyśmy, kontrol C, właściwie Marta znalazła planszę do sudoku. Tam możecie znaleźć, to jest strona czeska, bardzo fajna, dużo też innych pomysłów takich dla edukacji wczesnoszkolnej, ale właśnie to przykuło moją uwagę, bo po pierwsze jest dużo mozaik, które można wydrukować i wykorzystać na lekcji do właśnie na przykład odwzorowywania, do układania jakichś symetrycznych obrazów i tak dalej, do dostrzegania jakichś podobieństw, różnic, określania, gdzie znajduje się dany przedmiot, albo nawet do kodowania kolorami, tak? Można postawić na nich jakieś małe ludziki Lego i dzieciaki kolorami będą kodowały drogę od jednego, z jednego miejsca do drugiego, ale poniżej tutaj, gdzie macie te informacje sudoku, są do wydrukowania takie właśnie karty. I wiecie co? I to jest bardzo fajne, bo czasem dajemy dzieciakom kubki i mówimy, dobra, ułóżcie sudoku. I zaczynamy od 4x4, to jest taka w sumie najprostsza wersja. No i one ułożą raz i okej, prośba, nie ułożyłem. No kiedy mówię, to spróbuj jeszcze raz, no to już tak nie ma takiego fanu. Ale wiecie co, jak dostały takie karty, w których było kilkanaście tutaj w tym przypadku sytuacji do ułożenia, to było zajęcie naprawdę na całą lekcję. No i teraz tak. Jak zorganizować przestrzeń do układania sudoku? Możemy wykorzystać oczywiście kolorowe kubeczki, możemy wykorzystać zakrętki, możemy wykorzystać kamienie, możemy wykorzystać też nawet jakieś przedmioty, które mamy w liczbie 4x4, tak? No i teraz zastanawiałam się długo, co zrobić z planszą, jak zorganizować im tę przestrzeń. Pomyślałam w pierwszej chwili, no dobra, to można narysować jakieś kratki, prawda, małe takie, ale mówię tak, no dobra, skończymy robić te plansze 4x4, to one już będą potem leżały gdzieś tam w szafie. Poza tym jest to też dosyć duże, więc kłopotliwe do przechowywania. No i co okazało się, że proste rzeczy są najlepsze. Wykorzystaliśmy po prostu karteczki, tak, białe czy kolorowe, obojętnie.
każdy dostał 16 karteczek i miał sobie za zadanie ułożyć taką planszę w kształcie kwadratu, więc one też kombinowały, jak to ułożyć. Potem pojawiają się rzędy, wiecie, liczby elementów w tych rzędach, więc tutaj jakby też wielokrotności można wprowadzać, tak? 4, 4, 4, 4. Cały szereg jeszcze dodatkowych rzeczy, które się pojawiają podczas takich działań. No i one sobie ułożyły taką przestrzeń na ławce, dostały kubki i zobaczcie, tutaj miały takie plansze i najpierw odwzorowywały, więc pięknie percepcja wzrokowa działa, tak? Chociaż jest koniec klasy pierwszej, to jeszcze niektórzy też potrzebują takich ćwiczeń, bo jak mają deficyty, to ćwiczymy to po prostu cały czas. A potem uzupełnianie tego, myślenie, główkowanie, to jest naprawdę świetna zabawa. Jak się znudzimy tutaj albo opanujemy już te układy 4x4, to przejdziemy 6x6. Co prawda tam nie było tych plansz, ale można gdzieś tam sobie je opracować. I jeszcze przy okazji Sudoku chciałabym Wam polecić aplikację. Jest to sprawdzona, fajna aplikacja, gdzie od najprostszych takich układów, gdzie mamy cztery elementy, na zasadzie czego tu brakuje, zaczynamy uzupełnianie, potem przechodzimy do sześciu elementów i brakuje już nam dwóch i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna aplikacja Sudoku Free, już wrzucam Wam link do tej aplikacji tabletowej. Gdzie tutaj ja ją mam? O, właśnie mam. Ok, Ctrl-C. Hop, i już jest, wrzucam. Okej, i to są te inspiracje, które Marta nam przekazała. Bardzo dziękujemy Marcie, a ja podzieliłam się nimi z Wami. Cały czas jeszcze zapraszamy i zachęcamy do celebrowania Dnia Scratcha, który trwa do końca maja. Możecie na stronie internetowej Scratch Day rejestrować swoje eventy, ale dla tych, którzy jeszcze tego nie robili, a chcieliby tutorial, tylko właśnie teraz go szukam, gdzie ja go mam? O, jest Scratch Day, dobra. Nagrałam taki krótki tutorial, jak zarejestrować się na stronie i jak zgłosić wydarzenie, które chcielibyście zorganizować w swojej szkole. To nie musi być naprawdę wielkie święto, to nie musi być jakiś tam dzień otwarty szkoły, to może być po prostu zwykła lekcja z fajnymi elementami typowymi właśnie dla Scratcha, czy to Scratch Junior, czy Scratch Duży, czy nawet kiedyś widziałam, dzieciaki przebierały się za postaci ze Scratcha. O, pewnie Krzysztof mi pisze SMS-a, żeby mam kończyć. Słyszę, Krzysztof, dobra, kończę. Okej, dobra, to byłoby tyle. Czy może być 1 czerwca? Ja myślę, że tak. Myślę, że 1 czerwca też jest dobrą datą. Zresztą wiecie, Scratch dobry, mamy takie hasło. Dzień dobry, z dzieciakami, Scratch dobry, Scratch on, może trwać całe. Okej, okay. Dobra Krzysztof, to co? To ja już się nagadałam, dzisiaj mało, mam nadzieję, i nie zanudziłam, to teraz ty, dawaj. Zrobiłem sobie jasność. Okej, jeszcze zdjęcie z kotkiem. Chodzi o to, Madziara, o to zdjęcie chodzi? Tak, tak, to ja nie zauważyłam. Okej. Dobrze, to słuchajcie. Dobnęliśmy do końca piątego laboratorium i przede wszystkim chciałem podziękować za to, że byliście obecni z nami od lutego, aż do tego momentu, który jeszcze jest widno o tej godzinie. Ale też przede wszystkim za ten dzisiejszy dzień, za to, że troszeczkę się spełniło takie to, o czym mówiliśmy na początku, że bardzo chcielibyśmy, żeby był taki moment, w którym my nie będziemy tak bardzo potrzebni i że to, co będzie się wydarzyć w laboratorium, to będzie coś, to co najważniejsze w laboratorium, to co dzieje się pomiędzy tymi naszymi spotkaniami, czyli w klasach z waszymi uczniami. Dziękuję dzisiaj bardzo Ewie, dziękuję Kasi, Agnieszce, Kamili, Teresie, Monice, no i wszystkim Wam za aktywność, a im szczególnie za to, że się odważyły, Marcie, za to, że się odważyły, że chciały pokazać, że pomimo różnych psikusów też technicznych były wytrwałe i gdzieś od tam tydzień czasu nam zajęło to próbowanie, żeby w końcu się połączyć, żeby się udało, więc fajnie. Laboratorium się kończy.
to ta edycja. Grupa jeszcze zostaje. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Ona też nie była pomyślana jakoś coś, co ma trwać wiecznie, ale póki co jeszcze będzie, jeszcze sobie zostawimy. Co będzie dalej? Chyba jeszcze nacieszmy się tym, co jest. Jeszcze sobie będziemy chcieli też zastanowić się, popatrzeć na to wszystko, co tutaj się wydarzyło. Zastanowić się, co można jeszcze pozmieniać, jak można to, co żeśmy wspólnie stworzyli, poszerzyć, ulepszyć, zrobić, żeby jeszcze dalej mogło się rozwijać i było rozwojowe. Będą urlopy, dokładnie, w czasie lata, tak zwane wakacje. Więc mamy też jakiś pomysł związany z tym czasem, taki lekki, przyjemny, ale jeszcze nie możemy puścić więcej pary z ust, bo jeszcze nam się to też szlifuje, ale na pewno na grupie wam puścimy, żebyście zobaczyli, co takiego luźnego, fajnego w czasie urlopowym można zrobić, związanego z laboratorium i w ogóle z mistrzami kodowania. Więc bardzo dziękuję, że rodzina mistrzowska mogła też skorzystać z waszego uczestnictwa, zaangażowania, bo to jest bardzo cenne i z tej różnorodności. Więc ja dzisiaj zacząłem to laboratorium z takim czasem trochę orany. Jestem jakiś taki połamany. A nawet